Ja tak słuchałem dzisiaj wyjątkowo z wielką uwagą wszystkich i może dlatego, że ponad tydzień mnie nie było na mityngu i dopiero to jest pierwszy miting Pendolino dla mnie, gdzieś od jakichś dwóch tygodni. No i tak mówię, co ja mogę tutaj o tych tradycjach powiedzieć? No jak tam jest napisane o mnie, nie? To co tutaj było czytane o klubach, żeby prowadzili. Ja założyłem taki pierwszy klub. Właśnie myślałem, że w Polsce, okazało się, że pierwszy w krajach KDL-u, czyli postkomunistycznych, bo w RFN-ie już był taki klub, byłem kiedyś w latach 80. W Ameryce też byłem w takim klubie. No nie. Ale co ja mogę powiedzieć o tradycjach? I tak mi wyszło, że tam brakuje czegoś w tych tradycjach. No bo co ja mogę powiedzieć? I zobaczcie, do kroki się robi całe życie, nie? A do tradycji jestem 39 rok gdzieś w tej wspólnocie. I ja dopiero zrozumiałem, że dobrze, że nie ma w tradycjach napisanej tej formuły, której się mówiło w latach 80., jak ja przychodziłem do AA na początku. Nie wolno krytykować, polemizować z wypowiedziami innych. Ja ze swoim obecnym sponsorem się o to często ścieram, bo tam mnie denerwują tacy ludzie, którzy po kimś zabierają głos i go krytykują, nie? Ja wam powiem, tu możecie wszystko powiedzieć. Łącznie z tą książką. A następny będzie mówił i go skrytykuje tak, że tamten wyjdzie stąd, nie? Bo okazuje się, że jak się mówi po kimś, to się ma rację. Się ma po prostu rację, nie? Można wychwycić wszystko, nie? I wiecie, i mnie to bardzo bolało, nie? Że tego jednak nie ma nawet w tradycjach zapisane, nie? Że jest tyle szczegółów, a nie ma to czegoś takiego ważnego. Wierzcie mi, nas tu jest garstka. Jesteśmy szczęśliwcami. Ja wiem, jakie są prawidła, nie? Tysiące moich kumpli, których miałem telefony, oni już nie ma ich w tej wspólnocie. Takimi furami podjeżdżali, że tu jeszcze nikt nie będzie miał takiego samochodu. Nie ma ich. Albo se strzelił w łeb, albo zniknął, albo coś. I tu jakieś takie... I mówię, dlaczego nie ma tego to napisane? I wam powiem, że dzisiaj właśnie na tym mityngu oświeciło mnie, nie? Ja nie znam angielskiego tak, żeby tam słuchać tego, co mówił Chuck Chamberlain, co mówił Clarence, co mówił Clancy, nie? Natomiast mówiłem na tym pierwszym meetingu, co był w Cleveland, nie? I mam nawet zdjęcia, nie? Na tej pierwszej grupie, nie? I dopiero po 39 latach zrozumiałem, że dobrze, że można jednak krytykować innych, nie? Że gdybym ja mógł mówić wszystko, co chcę, bez konsekwencji, ja bym tu mógł takich pierdół nagadać, tak namącić w głowach, tak jak niektórzy mącą, słuchajcie. Ja mam takich kolegów, co piją po 30 parę lat i ja po prostu nieraz wstaję i mówię, ty po prostu kłamiesz, nie? Po prostu kłamiesz. Ty nie mówisz prawdy. Oni opowiadają takie pierdoły o Bilu, o Bowie, o tej wspólnocie, że to się słuchać nie chce. Nie? Ale ja dopiero niektóry coś to usłyszał, tu coś wie, tu tam, tu tego. I z tego takie kalambury wychodzą, że to po jakimś czasie to przecież tak jak u nas było, że świeczka to jest symbol wspólnoty wielbłąd. Jak ja pojechałem do Ameryki, ty, co to za wielbłąd? To może krowę wejść nożu, to wiesz,
No bo Marek z Legionowa napisał piosenkę o Wielbłądzie. I to poszło. Słuchajcie, jest to urosło w takie pierdoły, że ten. Ale dzisiaj dopiero zrozumiałem, że coś tu jest na rzeczy. Także dziękuję, że mogłem to dzisiaj zrozumieć. Dziękuję bardzo. No, Miłka, to na wątpię odbywać, że jeszcze raz mówię.